Witajcie kochani, witam was serdecznie we wstępniaku z Splatpaka Madafaka, nowego poradnika paintballowego. Kochani, co będziecie mogli znaleźć w moim najnowszym cyklu poświęconym temu wspaniałemu sportu? Także w skrócie wytłumaczenia na sam początek, nie będzie to jakby pełnoprawny odcinek, będzie on krótszy niż te, które pojawią się. Po nim mianowicie dzisiaj powiedzmy troszeczkę wam zaanonsuję, o czym będziemy mówić, co będę chciał wam zaprezentować, o czym będę chciał z wami porozmawiać. Kochani, więc tak, oczywiście tu chronologia może być troszeczkę inna, kolejność może ulec zmianie. Na pewno zaczniemy sobie od historii, jak ten sport się, powiedzmy, narodził, jak stał się popularny. Potem zgrabnie przejdziemy sobie na pewno do podstawowych zasad, na czym gra w paintball, czyli fantastyczna przygoda na smarowanie farbą wygląda. Nie omieszkam też wspomnieć o w sumie najważniejszym elemencie, nierozłącznym, o którym trzeba absolutnie zawsze pamiętać, czyli o wszelkich szeroko rozumianych, rozbudowanych zasadach bezpieczeństwa. Na co uważać, czego przestrzegać, czy to boli, jak ból minimalizować. Oczywiście taki main core, czyli podstawa całego cyklu, to będzie, powiedzmy, omówienie, przedstawienie, zaprezentowanie wam trzech jakby podstawowych odmian zabawy grę, zabawy w paintball. Mianowicie mam tutaj na myśli tą kwestię najbardziej wam znaną, standardową, czyli leśny, militarny, tak zwany woodsball, czyli paintball leśny z wykorzystaniem przede wszystkim strojów Moro, różnego rodzaju markerów, czyli tych naszych broni paintballowych militarnej, z możliwością modernizacji i rozbudowy ich o dodawanie nowych różnych elementów, dodatków wyposażenia taktycznego. Potem przejdziemy sobie do odmiany takiej stricte arenowej, turniejowej, mianowicie do speedballu, czyli dokładnie tym, czym ja się teraz zajmuję, albowiem zaczynałem właśnie jako leśnik, teraz jestem jakby speedballowcem. Zasada jest taka, że jeśli jesteś dobrym speedballowcem, to jesteś bardzo dobrym leśnikiem. Ta zasada w drugą stronę niespecjalnie działa, ale wiadomo, nie chcę się znów rozgadać, to będzie oczywiście temat na inną rozmowę, pod tą kategorią odmiany. Trzecią zakończymy sobie jako taką, która też prosperuje, bardzo fajnie działa, jest bardzo taka interesująca, mianowicie pump action paintball, czyli specjalne markery, które trzeba przeładować po każdym strzale. Trochę to wygląda jak taka, może nie, zasada pump action generalnie, tak jak w strzelbach gładkolufowych policyjnych między innymi. Tą odmianę charakteryzuje przede wszystkim ogromna precyzja, celność kosztem szybko strzelności czasu reakcji. Także na ten temat sobie na spokojnie pogadamy. Nie będę chciał upchnąć wszystkiego do jednego odcinka. Jeśli odcinek będzie miał trwać 3 minuty, to będzie trwał 3 minuty. Jeśli temat rozsadzi trochę tytuł, albo tytuł rozsadzi trochę temat, odpowiednio więcej czasu danemu odcinkowi poświęcę. Po prostu nie będę chciał się rozdrabniać. Poświęcę tyle danemu odcinkowi, ile będzie trzeba. I tak jak wcześniej powiedziałem, jeśli będę mówił na przykład o maskach w ramach wyposażenia bezpieczeństwa, to oczywiście będę mówił przede wszystkim głównie o maskach. Potem po odmianach paintballowych na pewno poopowiadam wam o wszelkich możliwych trybach gry, które na was czekają, których możecie się spodziewać, które, powiedzmy, ten fantastyczny sport może wam zaoferować. Następnie zaprezentuję wam zarówno rodzaj, wygląd, system działania markerów speedballowych, czyli tych turniejowych, arenowych, o których wspomniałem, jak i tych takich najbardziej podstawowych, militarnych, leśnych, z kilkoma, myślę, ciekawymi dodatkami. Wszystko po to, byście mieli taki klarowny pogląd, co konkretna odmiana oferuje, a także w co będziecie mogli ewentualnie się wczuć, w czym się będziecie bardziej, powiedzmy, widzieć. Będę oczywiście jednocześnie odpowiadał na wszelkie takie najważniejsze pytania, typu właśnie podstawowe wyposażenie, koszta, ból, bezpieczeństwo, pola, możliwość organizatorzy. Będę, powiedzmy,
może na końcu to odpalę, albo będę przeplatał tak materiał w ramach uatrakcyjnienia jego formy, o różne takie ciekawe zjawiska ze świata gry w Paintball, między innymi różne zorganizowane takie masowe imprezy paintballowe upamiętniające na przykład jakieś wydarzenie historyczne. Przykładowo to może być D-Day, czyli operacja Overlord na Omaha Beach. To może być, i to jest jeden z wielu przykładów, powiedzmy, tego typu upamiętnienia danego wydarzenia poprzez odtworzenie jakby danej sytuacji przy wykorzystaniu właśnie całego paintballowego dobrodziejstwa, jeśli chodzi o wyposażenie. No i tyle. Oczywiście porozmawiamy sobie o terenach, polach, to jeśli chodzi, wiadomo, o to, o tą odmianę leśną, czyli różnego rodzaju tereny zurbanizowane, pola, lasy, bunkry, jak i takie, no właśnie, turniejowe areny pod grę w speedball. Kochani, tyle jeśli chodzi o moje plany. Będę chciał zaszczepić Was, powiedzmy, ten fantastyczny sport, poniekąd przekonać go do Was, uświadomić Wam, że jest to fantastyczna forma spędzania wolnego czasu w sposób, powiedzmy, aktywny, jednocześnie jakby nie rozstając się ze swoim ulubionym gamingowym środowiskiem. Co przez to rozumiem? Że to jest, można to łatwo przenieść system, zasady, jakby strzelanie, podstawowe zasady panujące w wirtualnych odpowiednikach pokroju gier taktycznych, drużynek, przepraszam, strategii drużynowych, taktycznych, albo na przykład szybkich FPS-ów. W paintballu absolutnie to wszystko znajdziecie. Oczywiście poczujecie to na własnej skórze, poczujecie tą adrenalinkę. No i przede wszystkim poczujecie, że czymś strzelacie. To jest fantastyczna przede wszystkim sprawa. Także będę chciał wszystko zaaranżować w taki sposób, by odpowiedzieć na jak najwięcej pytań, zaprezentować w jak najbardziej, powiedzmy, ciekawy sposób wszystkie elementy, by nic po prostu nam nie umkło. No oczywiście to nie mam rozpisanych odcinków, następne będą dochodzić w miarę pojawiania się nowych pomysłów, nowych elementów, które będę chciał Wam przekazać. Kochani, wiele pytań było dotyczących mojego podejścia o ASG, dlaczego nie mówię o ASG i tak dalej. Ja mam tak samo jak rok, jeśli po prostu w czymś nie siedzę, na czymś się specjalnie nie znam, to się na ten temat nie wypowiadam, albowiem takiej osobie bardzo łatwo jest zarzucić tak zwany brak obserwacji uczestniczącej. Także skłamałbym Was, gdybym nagle zaczął mówić o ASG i o paintballu. Paintball to jest mój świat, co nie zmienia faktu, że jak najbardziej szanuję, rozumiem świat ludzi miłujących się airsoftem ASG. To jest tak samo jak z konsolowcami i pecetowcami. Ja tym poświęcę moje urojenia z kolei, tak jak już wcześniej to anonsowałem. Mianowicie każdy, absolutnie każdy ma swoją banię, każdy ma narzędzia do smakowania tej bani i po prostu powinniśmy się cieszyć, że mamy wybór, że nie ma tylko airsoftu i nie ma tylko, powiedzmy, paintballu, tylko to, kto lubi. Wszystko ma swoje wady i zalety, także ja będę Was absolutnie zachęcał i do ASG, bo grałem, ale przez chwilę, czy do paintballu, w którym, powiedzmy, siedzę już od dobrych, bodajże właśnie skłamać, 6 lat. Także każda forma aktywnego spędzania czasu, niekoniecznie przed monitorem, ale, powiedzmy, zabierając ze sobą te mechanizmy z gier komputerowych i osadzając je w superrealistycznej grafice rzeczywistości, jest dobry i, powiedzmy, godny reklamowania. Także absolutnie ja stronię od jakichkolwiek wojennych typu ASG kontra paintball. Mam przyjaciół i czy nawet rodzinę, bo mój brat cioteczny z Warszawy też siedzi w ASG, czy kumpli w ASG, jak i w paintballu. Także jesteśmy jedną wielką po prostu rodziną, która miłuje tego typu aktywny, taki militarny styl spędzania wolnego czasu, sportowy, tylko po prostu wykorzystujemy do tego absolutnie inne narzędzia. Tyle jeśli chodzi, ucinam generalnie w tym momencie motyw i temat ASG. Kochani, więc tak, kończąc już powolutku ten wstępniak, który standardowo przez gadulstwo rozrósł się do potężnych rozmiarów, chciałbym Wam powiedzieć, chciałbym Was zaproponować pewne moje artykuły, które na dole wypiszę w opisie filmiku, które też bezproblemowo w dziale sporty przyszłości bądź gadżety na farbę będziecie mogli znaleźć
na moim blogu, do którego macie obrazek linkujący w środku mojego kanału po waszej lewej stronie. Także sporty przyszłości, pierwszy tekst, czyli pisem o paintballu, paintball, czyli krok dalej w FPS-ach. Drugi odcinek sportów przyszłości poświęciłem tak zwanemu laserowemu paintballowi, szerzej znany jako laser tag, czyli laser tag, czyli Quake Arena na żywo. Trzeci właśnie artykuł poświęciłem ASG, także mam dowody na to, że też mnie, powiedzmy, ta odmiana interesuje, też coś o niej wiem, tylko tak jak mówię, to się wszystko opiera na mojej, owszem, obserwacji uczestniczącej, ale dosłownie chwilowej, jak i na relacjach, obserwacjach gier znajomych i właśnie ich wywodach na temat, co oni o tym sądzą, jak się tym bawią. Wszystko w ramach ASG, czyli odpust na poważnie. Wszystkie możliwe gadżety na farbę, których bodajże zebrało się kilkanaście odcinków, od miotaczy ognia, granatników, bazuk, min, różnego rodzaju tego typu sprzętów, czy nawet helikopterów, czołgów, miniganów, dronów, wieżyczek, macie w ramach gadżetów na farbę. Też macie to w opisie. Też nie musicie konkretnie jakoś tego szukać właśnie na moim blogu. Wystarczy, że wygooglujecie sobie te artykuły, które podam wam w opisie filmu. Co, kochani, to by było tyle. Aha, jeszcze dwie dosłownie ostatnie kwestie, wybaczcie. Mianowicie testuję teraz swoją wypowiedź, używając mikrofonu wbudowanego w kamerkę. Także proszę was bardzo, opiszcie w komentarzach, czy dobrze mnie słyszycie, czy jest ok, czy nie mówię za głośno. Bo tak jak mówię, no, ja korzystam z Logitechów, to mikrofon po prostu ma tendencję do tego, że zbiera moje wydychanie powietrza zbyt takie, powiedzmy, przesadzone czy zbyt dynamiczne, co może oczywiście utrudnić wam jakiś czysty odbiór właśnie w przekazu bezproblemowy. Czy po prostu właśnie ta kamerka teraz lepiej nagrywa. Także określcie się w materiałach, pomożecie mi tym zmodernizować, ulepszyć formę przekazu zarówno dzisiejszego Splatpaka, jak i w moich urojeń i innych podobnych moich odcinków, innych cykli. Kochani, także w tych odcinkach będę informował was, będę starał się to robić na początku każdego tygodnia, o ewentualnych spotkaniach paintballowych, grach paintballowych, które będziemy organizować na terenie Śląska. Dowiecie się dokładnie o terminie, miejscu i innych dodatkowych informacjach, za pomocą, dzięki którym będziecie mogli bezproblemowo dojechać i spotkać się ze mną i postrzelać się ze mną. Także nie będę tego tym elementem zapychał, powiedzmy, materiałów roka, zostawię je tutaj. Kochani, więc tak, tyle jeśli chodzi o mniej więcej mój plan przekazania wam bardzo fajnej wiedzy na temat sympatycznego, bardzo atrakcyjnego i cholernie wciągającego sportu na smarowanie farbą. Tak jak mówię, myślę, że będziemy się dobrze bawić i co, kochani, macie jakieś pytania? Piszcie, postaram się na nie odpowiadać, właśnie korzystając z tej formy przekazu za pomocą Splatpaka Madafaka, pierwszego oficjalnego polskiego programu na YouTubie poświęconemu grze w paintball. Boom! Headshot Madafaka! Widzimy się już niedługo. Cześć!